Wybiła godzina 10. Może dla tych, co mnie mniej troszkę znają. Lekko kamerkę ruszyłeś, dobra. No troszeczkę tu chciałem, mam nadzieję, że jest wszystko dobrze ustawione. Z tej strony szeregowy Kacper Majchrzak. Dzisiaj będę prowadził dla Was trening w ramach programu zorganizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Cała akcja nazywa się Wojskowa Forma Online Ćwicz z nami. I właśnie dzisiaj 30 minut trening ze mną. Także zapraszam serdecznie. Włączam stoper i zaczniemy sobie od rozgrzewki. Tak jak mówiłem, będzie potrzebna tylko mata, żadnych dodatkowych jakichś rekwizytów dzisiaj nie będziemy potrzebowali. Dobra, no to co? Ruszamy. Delikatny truk w miejscu. Dodamy sobie do tego krążenie prawą ręką w przód, lewą. Obydwie ręce. Dobra, przejdziemy teraz lęk podparty, wyciągamy się daleko do przodu i staramy połączyć łokieć z kolanem pod sobą. Tu, tutaj i daleko. Po 10 na stronę. Dobra, jeszcze dokończę tą pierwszą rękę, bo zmieniając pozycję się pogubiłem w liczeniu. Dobra. O, chyba kurier przyjechał, ale dobra, to następna. Teraz tak. Otwieramy klatkę przez taki ruch. Chcecie mu nie da spokoju. Sekunda. Halo? Proszę. Przepraszam Was bardzo, ale jestem sam w domu. Dobra, wracamy do naszej rozgrzeweczki. Mam nadzieję, że już tu otworzyliście jedną, drugą stronę. W ten sposób. I druga. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do przysiadów. 10 spokojnych przysiadzików. Staramy się, żeby kolana nie schodziły do środka, ale też, żeby nie wychodzić za bardzo do przodu. Ok, delikatne podskoki. Układamy pajacyka. Dobra, zmieniamy na pajacyka do przodu. Ok, i teraz jeszcze zrobimy wypady w przód, do boku i do tyłu. I taką seryjkę 3 razy na każdą nogę. Przód, bok, tył. Przód, bok. Tym druga noga i ostatni raz. Kurde, pan kurier nie daje za wygraną. Dzień dobry. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Dobra, jestem. Sorki. Całe życie w biegu. Dobra, nie ma co za dużo tutaj gadać. Zaczniemy nasz trening. Jeśli z jakimś ćwiczeniem nie będziecie sobie do końca mogli poradzić, to znaczy będzie dla Was za trudne, po prostu postarajcie się wykonać prostszą formę tego ćwiczenia, czyli na przykład, kiedy będą pompki, nie musimy robić całej pompki, możemy ją zrobić na kolanach. Nie ma z tym żadnego problemu, każdy dostosowuje poziom trudności tego treningu do siebie. No. Ale staram się wykonać ilość powtórzeń taką, jaką tutaj powiem. Zaczynamy właśnie od 10 pompek.
Będą takie dłuższe sety, po których będziemy robić pauzę na napój i wtedy będzie można sobie troszkę odetchnąć. 10 pompek na początek. Lecimy. Dobra, po 10 zostajemy w podporze, na łokciach. I tak 30 sekund. Mam tutaj zegarek, także nie martwcie się o czas. Wszystko pod kontrolą. Póki co. Dobra, następnym ćwiczeniem będzie bieg z wysokim unoszeniem kolan. Przez 30 sekund. Czyli zaczniemy za 5, 4, 3, 2, 1. Stajemy do góry i biegniemy z wysokim unoszeniem kolan. Połowa. Troszkę dalej. Pracujemy i rękoma, i nogami. 5 sekund. I zejdziemy do niskiego przysiadu. I tutaj możemy teraz troszkę odetchnąć. Staramy się utrzymać tyłek na wysokości kolan. Też 30 sekund oczywiście. Uda, mogą trochę piec. Ale spokojnie, to pierwsza seria, więc dacie radę na pewno. Jeszcze 5 sekundek i przejdziemy do pajacyka. I też spokojne ćwiczenie. Dobra, i ostatnim ćwiczeniem w tym secie będzie brzuszek. Zrobimy to w podporze przez skoki do klatki. 30 sztuk. Ok. Dobra, minutka przerwy. Jak tam żyjecie? Pozdrowienia z Londynu. No siema! Pozdrowienia z Poznania. Jak najbardziej można wziąć łyka wody, nawet skazane. 40 sekund jeszcze przerwy mamy. U mnie już trochę zaburzony oddech, ale fajnie. O to chodzi, że troszeczkę ruszyć się z rana i zacząć po prostu bardzo pozytywnie i dobrze dzień. Dobra, kolejna seria będzie troszeczkę intensywniejsza. Ja sobie tutaj mniej więcej tak naszkicowałem ten nasz trening. Dobra, pomału trzeba wstawać, bo zostało 15 sekund. Pierwszym ćwiczeniem będzie padnij, powstań. Można to robić spokojniej, od 5 do 7 powtórzeń, no ale można też zasuwać. Także tutaj jak się czujecie? Z pozycji stojącej do ziemi. I do wstania. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dobra, ja zrobię sześć, żeby tak było pomiędzy. No i teraz znowu przechodzimy do podporu. Na łokciach. To jest poniekąd nasz taki odpoczynek, bo tutaj powinniśmy troszeczkę uspokoić oddech. Więc oddychamy, ale jednocześnie też staramy się ładny plank trzymać. Jeszcze 10 sekund. 5 i przejdziemy do teraz mamy półprzysiad z wyskokiem. Czyli tak, delikatny przysiad i wyskok. 20 powtórzeń.
dawać do góry. Może ja mam tu zaraz sufit. A do najniższych nie należy, więc muszę mieć ugięte ręce. Dobra, i znowu zejdziemy sobie do przysiadu. No, jak ktoś nie może, można się tu podeprzeć łokciami. Jak ktoś jest kozak, to ręce do góry i machamy. Trzymamy. Cały czas dajcie radę. 10 sekund. I przejdziemy do spokojnego truchtu w miejscu. 4, 3, 2, 1. Dobra. Tutaj jest mała intensywność przy tym ćwiczeniu. Więc żeby być w ruchu, delikatnie aktywny, mogą to być przeskoki prawa, lewa również. Jak to woli. Dobra, jeszcze 5 sekund. I przejdziemy do ćwiczenia zwanym glide bridge. Czyli kładziemy się na plecki. Nogi tutaj ugięte. I unosimy biodra jak najwyżej możemy. 30 powtórzeń. OK, i pauza. Znów mamy przerwkę. Też około minuty. No. Jak się trzymacie? Tu widzę, że część ogląda, ale nie wiem ile osób ćwiczy. 150 osób ogląda, a ile ćwiczy? Pewnie 14. Wiem, nie każdy może. Ale kto może, niech ćwiczy. Jeszcze łyczka sobie też wezmę. Siema Seba. Cześć. Poćwicz z nami lepiej, chłopie. Dobra. Znowu będziemy mieli teraz tą lżejszą troszeczkę serijkę. Czyli mam na myśli tą, którą mieliśmy jako pierwszą. No i fajnie. Przerwy jeszcze 30 sekund. Troszeczkę wydłużyłem. Dobra, 20. I będziemy jechać. Dobra, czyli zaczynaliśmy tutaj od 10 pompek. Później 30 sekund podporu. Następnie półprzysiad z wyskokiem i zamiast przysiadu zrobimy sobie wypad nisko, czyli w takiej pozycji kolano będzie centymetr nad podłożem. Jedna, druga noga i później jeszcze mamy pajacyk i brzuszek na koniec. Tak będzie wyglądała ta seria. Dobra, no to ruszamy z pompkami. 10 pompeczek. Dobra. I pod. No to też będę bokiem. Tutaj 30 sekund jesteśmy w tym podporze. Czyli jeszcze mniej więcej 15. Dobra, 10 sekund i obiecany pajacyk. 2, 1, wstajemy i jedziemy pajacyk.
Dobra. I teraz to, co mówiłem. Robimy wypad do przodu, zostajemy w dole i kolano jest centymetr nad podłożem. Tak trzymamy 20 sekund. Staram się nie podpierać tu na tej nodze z przodu, tylko ręce luźno. Dobra, wracamy i druga noga. Nie odpierać. Ups. Już nogi trochę pieką, co? Dobra, ale jedziemy dalej. Następne ćwiczonko, szybko tu spojrzę. Teraz mamy luźny bieg. Spokojny bieg, truch, przeskoki, trawa lewa. Góra jest rozluźniona, nóżki delikatnie pracują. I zaraz zrobimy sobie brzuszek. A to ćwiczenie wygląda następująco. Kładziemy się z rozłożonymi rękoma i nogami i na krzyż spotykamy się ręka noga. Po 10 razy na stronę. Okej. No fajnie. Przerwa zasłużona. No, no tu się witają. Fajnie. Okej. Dobra, mamy połowę za sobą, także już jest całkiem nieźle. Właściwie to powiem szczerze, że zostały nam jedna seria, no i potem jeszcze jedna, czyli dwie. Pięć serii jak miałem zaplanowanych. I tak to więcej czasu wyjdzie, bo na końcu będzie wyciszenie, jakieś rozciąganko zrobimy, tak żeby trochę uspokoić już na porządnie ten oddech. No i będziemy mieli zaliczony fajny trening. O, dziękuję bardzo pani Iwono. Zapraszam na matę. Oj, trener, dzień dobry, witam trenerze. Fajnie, fajnie, że tylu was jest. Ale nam się przerwa już pomału kończy. Więc czas na czwartą serię. Zaczynamy tutaj też od padnij, powstań. Zróbmy teraz te 7 powtórzeń. Może być na spokojnie, ale żeby było, mówię, no od 5 do 7. Okej, namówiliście mnie. 3, 2, 1 i ruszamy. Yes. 2. 3. 4. 5. 7. To już się nie rozpędziłem, bo chciałem dalej jechać. Podpór na przedramionkach to samo. Z tym, że teraz może sobie przejdziemy na prawą, lewą stronę. Na jedną rękę, druga jest wyciągnięta do góry. Można stać stopami rozłączonymi, może być jedna stopa na drugiej. Staramy się wyrównać oddech. Jest zadyszka, potem padnij, powstań, ale no tak ma być. Dobra, i zaraz druga strona. Staram się, żeby biodra nie opadały. Ładnie je unieść, całe ciało jest w linii. I trzymamy tę pozycję. Trzy, dwa, jeden, okej. Wstajemy i mamy teraz 20 pół przysiadów z wyskokiem. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
10 i zostajemy w dole. Pieką nóżki, pojawia się pierwsza kropla, albo już ósma kropla potu. Jeszcze 5 sekund, trzymamy, trzymamy. Dobra, i spokojnie. Dobra. 2, 1. Przechodzimy do podporu. I 30 przeskoków. Kurczę, ktoś liczy. A, zapomniałem. Trudno. Już. Kładziemy się na plecy. Ostatnie ćwiczenie w tym secie. Glide bridge, czyli unoszenie bioder. Też 30 powtórzeń. No, nie wiem jak u was, a u mnie się pojawiło już tu normalnie pod na czole, czyli robota jest zrobiona superancka. Wszystko gra. Właśnie o to chodzi. Kto jest zadowolony, niech puści tutaj okejkę albo jakiś inny tam symbol fajny. O, jest jedna okejka, czyli jedna osoba ćwiczy, co najmniej jedna jest, super. Bardzo fajnie, a przed nami ostatnia seria. Mamy jeszcze co prawda 35 sekund przerwy. No, także korzystajmy. Proponuję wodę. Szkoda, że was nie słyszę. Wtedy bym wiedział, czy tylko ja mam taką zadyszkę, czy to wszyscy. Dobra, 15 sekund. I ostatnia seria zaczyna się od pompeczek. Zrobimy teraz trochę węższe pompki, tak żeby ręce nie były tutaj szeroko, tylko mniej więcej pod barkami i łokcie idą do tyłu. Ok, to lecimy. Wąsko ręce, 10 pompek. Ale wjechało. Dobra. Podpór. I teraz będziemy sobie unosić na zmianę jedną, drugą nogę. Lewa. W górze. Podłóż. Ustabilizuj pozycję. I druga noga. Odłóż. Jeszcze raz lewa. Lewa. Odłóż. I prawa. Ok, stajemy do góry i robimy bieg z wysokim unoszeniem kolan. I będzie zejście do wypadł i przytrzymujemy na dole plank. 3, 2, 1. Wypad w przód. I trzymamy. Dobry trening będzie chyba. O, jakiś duży uśmiech przyszedł. Super.
Macham do tego uśmiechu. Dobra, druga noga. Trzy, dwa, jeden i pajcyki. No ja już jestem konkretnie zgrzany, przyznam szczerze. Taki naprawdę skondensowany trening. Ostatnie ćwiczenie, brzuch. Kładziemy się na plecy, nogi pod kątem 90 stopni i staramy się od wewnętrznej strony dotknąć stóp dłońmi. No i oczywiście 30 powtórzeń. No i skończyliśmy dobry trening. Jest co robić, no. I o to właśnie chodziło, żeby troszeczkę się ruszyć. Jak widzicie, dla mnie to też nie jest nie wiadomo jaka łatwizna, ale tak jak wspomniałem na początku, mam nadzieję, że każdy sobie dopasował te ćwiczenia do siebie, albo zrobił trochę mniejszą ilość powtórzeń, albo troszkę wolniej, albo z jakimś ułatwieniem typu pompki na kolanach. No i udało mi się fajnie zrealizować ten trening. Zrobimy sobie jeszcze chwilę wyciszenia, krótki stretching, głównie tutaj na nogi. Też się odsunę troszkę. Dobra. Zaczniemy sobie od psa z głową w dole, czyli z tej pozycji prostujemy nóżki. Staramy się wejść głową pod barki. Podarcie, żeby wam mata nie ucieka. O. Jedną nogę piętę właściwie w kierunku podłoża staramy się skierować. Drugą piętę to samo. Z wydechem rozluźniamy tą nogę, która jest rozciągana. I teraz ciężar jest równo rozłożony na jedną i drugą nogę. Dobra, podchodzimy nogami pod ręce, małe kroczki i w opadzie tułowia jeszcze tutaj rozciągniemy tą tylną taśmę. Z wydechem jest rozluźnienie mięśni. Delikatnie podnosimy, bierzemy wdech z rękoma do góry. I z wydechem puszczamy ramiona. Może już jest trochę lepiej, już mogę swobodniej mówić. Mam nadzieję, że u was też jest lepiej. Teraz tak, chodzimy tutaj do pręku. Wypad jedną nogą w przód. Biodra przesuwamy do przodu. Staramy się mieć zamknięte bioderko. Czyli nie tak, tylko tutaj w ten sposób. Łapiemy się za tą nogę z tyłu. Przyciągając ją do pięty do pośladka. Można się tutaj zasekurować, podeprzeć. Z jednej na przykład strony. No tak jest na pewno stabilniej na trzech punktach podparcia. I to samo z wydechem rozluźniamy maksymalnie rozciągamy mięśnie. Druga strona. Czyli najpierw przesuwamy biodra w przód i później rozciągamy tą nóżkę z tyłu. Położymy się jeszcze na brzuszek i rozciągniemy brzuch. Możemy spojrzeć za siebie, ale wszystko
do momentu, w którym czujemy się jeszcze bezpiecznie, bez jakichś większych boleści. Trzy wdechy i kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Czas antenowy się skończył. Miało być 30 minut, także z zegarkiem w ręku jest. Życzę Wam miłego dnia, udanego i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.